Apelujemy do prezydenta o przygotowanie projektu uchwały dotyczącego dofinansowania MPK, mówił podczas konferencji prasowej przewodniczący klubu PiS Wybieram Nowy Sącz Michał Kądziołka. Podczas Komisji Infrastruktury Rady Miasta Nowego Sącza, merytorycznej komisji, został sformułowany apel do pana prezydenta, aby jak najszybciej prezydent przedstawił projekt uchwały, który przekaże potrzebne środki na rzecz MPK w Nowym Sączu, tak aby nastroje w tej spółce, nastroje wśród pracowników uspokoiły się, aby oni wszyscy byli pewni swojej pracy. Radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz deklarują, że poprą taki projekt uchwały pod warunkiem, że dopłaty do wody i ścieków zostaną utrzymane. Podkreśliliśmy jednak, że rozwiązanie tego ważnego problemu społecznego nie może odbyć się kosztem rezygnacji z innych form wsparcia, jak na przykład dopłaty do wody i ścieków, z których korzystają wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza. Liczymy na to, że pan prezydent nie będzie marnował czasu, nie będzie doprowadzał do pewnego rodzaju gry na emocjach ludzi, mieszkańców Nowego Sącza i jak najszybciej przedstawi projekt uchwały. Pieniądze na dofinansowanie miałyby pochodzić z wolnych środków. Te wolne środki są zależne od tego, od rozliczenia końcoworocznego z 2020 roku. Zapewniam pana redaktora, że jest to pokaźna kwota i z naszych wyliczeń wynika, że starczy nie tylko na MPK, ale jeszcze być może na inne propozycje, które pan prezydent będzie chciał przedstawić. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku przy przyjmowaniu budżetu na 2021 rok w ramach wniesionych zmian klub radnych PiS Wybieram Nowy Sącz przesunął z wydatków bieżących MPK 4 miliony 100 tysięcy złotych. Te środki zostały przeznaczone na dopłaty mieszkańcom do taryf za wodę i ścieki. Wówczas radni klubu deklarowali, że jeśli pojawią się wolne środki, Rada Miasta przekaże je do spółki.